To miałem totalną swobodę. Generalnie sposób, który zaproponowałem robienia tego filmu, był pewną próbą nie robienia tego filmu. Ja nie chciałem tego filmu robić z różnych względów. I właściwie chcąc się wykręcić w sposób elegancki, zaproponowałem dosyć rewolucyjny i taki sposób, tego do końca nie byłem pewny zrobienia tego filmu. Zastosując tak bardzo silnie filtry i bardzo silną pewną dominację koloru zielonego. A generalnie chodziło o to, żeby zrobić ten film bardzo plakatowy i bardzo podkreślający coś, co ja nazwałem wtedy poetyką brudu, czyli jak podkreślenie tej takiej no, nieświeżej rzeczywistości wokół nas. I posunąłem się tutaj dosyć daleko i mówiąc szczerze, tak naprawdę na początku, widząc materiały zdjęciowe, nie byliśmy pewni, do jakiego stopnia to w ogóle funkcjonuje, czy to ma jakikolwiek sens. Ale po zmontowaniu pierwszych dwóch scen Krzysztof zdał sobie sprawę, że to ma jakieś, że to zmontowane razem nie działa tak odpychające, jak działał materiał zdjęciowy, czyli same ujęcia z planu. No i już brnęliśmy w to. Także w tym sensie miałem całkowitą swobodę i sposób, którym zaproponowałem, został kupiony, a potem już właściwie nie można było z tego wyjść, bo to po prostu już było tak dramatycznie wystylizowane w jednym kierunku, że próby jakiekolwiek szukania ucieczki byłyby tu niemożliwe i trzeba było to tak robić. Ale tak jak mówię, już w trakcie realizacji już to wmontował parę scen z filmu i okazało się, że to działa. Nasze narzędzia są bardzo proste. To jest ruch kamery, siła światła na ekranie, jasność, ciemność, kontrast i kolor. No, możemy to oczywiście mówić, że kontrast jest związany z oświetleniem i inscenizacją, z działaniem przestrzeni. No, można mnożyć tych środków. O niektórych łatwiej mówić, o niektórych trudniej mówić. I oczywiście bardzo łatwo, używając słów, stosuje pan podobne zabiegi, jak w innym filmie, sugeruje jakąś zbieżność. Tu akurat wydaje mi się, że olbrzymia przepaść między tymi dwoma filmami. Krótki film o zabijaniu jest filmem, w którym obraz dramatycznie jest widoczny. To znaczy jest dramatycznie widoczny w całości tego filmu od początku do końca. On po prostu traktuje rzeczywistość, która jest przed kamerą w sposób brutalny. Te filtry, kolor jest po prostu od początku jaskrawo widoczny. Jest to całkowicie rzeczywistość, która jest wypreparowana poprzez obraz filmowy.